Cyganka wróży z kart, lata minione dni. O jak daleko stąd matula ma. Czekałem tyle dni, czekałem tyle lat. Dziś pod eskortą psów idę pod sąd. Na sali rozprawy świat ciągle zlikuje się. Za trybunałem świat, kureski skład. Wolność zabrali mi, marzenia rozwiał wiatr. A te więzienne dni czekają mnie. Żegnajcie koledzy ze wspólnej kradzieży. Żegnajcie dziewczęta z miłości mej. A kiedy dadzą mi wyrok, co czeka mnie, opuszczę głowę w dół i pójdę se. Opuszczę głowę w dół, skoczę w więzienny strój. A ty matulo ma, nie przejmuj się. A ty matulo ma, nie przejmuj się. Wypas, co? Ty chcesz tam na sobie sobie wziąć? Tak? Ojciec nie żyje, a mama siedzi w więzieniu. Za morderstwo ojca. Mój tata siedzi też w Żytkowicach. Za? Za głowę, 24 lata dostał. Co to jest głowa? Głowa? No kogoś się zabił. Adrenalina. Najlepsze co jest, to jest adrenalina. To co odczuwam, nie? To czuję ten respekt, że ktoś się mnie boi, nie? Po prostu lubię to, jak ktoś się mnie boi. Tak jakiś koleś na przykład siedzi przede mną i on jest strach, mówi proszę, puść mnie, nie? Nie bij mnie. A ja to lubię, po prostu lubię mu przywalić. Lubię go skopać, nie? Kiedyś złapaliśmy kolesia, rozebraliśmy go na golasa i kazaliśmy mu rzucić kondona, nie? Podchodzi się do klienta, dawaj telefony, masz pieniądze, daje i już. No chyba, że nie chce oddać, to się go troszkę przekopie i idzie się dalej. Nie, albo do bramy się wciągnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co to jest te 10 przykazań Bożych? O, zapomniałeś. Co to jest 10 przykazań? Kto wie? Norbert wie? To są takie prawa, których nie można łamać. A skąd to są prawa, które zostały dane ludziom przez Boga. 10 przykazań. I Duch Święty pomaga nam w tym, żebyśmy te... żebyśmy ich nie łamali. Żebyśmy według tych przykazań żyli. Żebyśmy według nich postępowali. Czy to jest łatwe? To bywa trudne, ale ten Duch Święty chce człowiekowi w tym... Doskonale, gdyby było łatwe, to byś tu nie siedział. Bardzo słusznie. Słuchajcie, a to pierwsze to przykazanie jakie jest? Pierwsze, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Kogoś innego będzie wierzył, a nie w... Będzie wierzył w kogoś innego, nie w Pana Jezusa. A kogo dzisiaj na pierwszym miejscu potrafią, bo to zachować to przykazanie, to postawić Pana Jezusa, Boga na pierwszym miejscu. Ale są niestety takie sytuacje i tacy ludzie, którzy tego Boga nie stawiają na pierwszym miejscu, tylko na przykład sataniści. Jakie to rzeczy nieraz ludzie potrafią postawić na pierwszym miejscu zamiast Pana Boga? Na przykład samo pieniądze. Bardzo słusznie. Jeszcze jakieś rzeczy? No jest. Hazard. Głośniej? Hazard. O, bywa i tak, że nieraz ludzie dla takich rzeczy potrafią wiele bardzo poświęcić. Więc i kiedy tak robią, kiedy te rzeczy stawiają na miejscu, to co robią? Można być grzeszą, łamią wolę Pana Boga, łamią pierwsze przykazanie. Wiadomo, forsa. To jest coś, czego każdy chce, nie? Mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Ja wiem, moim zdaniem pieniądze szczęście dają. Ja od kiedy pamiętam, jak zacząłem kraść, to na początku tak wiadomo, że... Jeszcze pamiętam, wtedy były modne w Radomiu szuflady. Na szuflady się śmigało do sklepu, któryś tam zagadawał, ona kupowała, dawała ziemniaki, ładowała tych szufladka, tam miała 10 baniek w szufladzie, czy ile to się wyjmowało. Tak ze 4-5 szuflad dziennie się robiło, nie? To te 5000 zł było, nie? No to jeszcze wtedy tak trochę w strachu byłem, nie? A teraz tam pieniądze przepuszczałem na byle co, nie? Tam, a to tutaj, to se kupię na cukierki, na takie pierdoły, szmery, bajery, nie? Teraz pieniądz, jaki zarobię, to nie powiem, bo nawet matce dam parę złotych, nie? Bo nie, matka nie ma tak dużo pieniędzy. Nie mówię, że ukradłem osobiście, bo nie wzięłaby matka ode mnie pieniędzy. Ale daję matce. Wydaję na dziewczynę pieniądze, na ciuchy. Ciuchy lubię, akurat mam takie ciuchy, że droższe lubię sobie ciuchy kupić, nie? A jakie ciuchy lubisz, tak opowiedz? Firmowe, tak Adidas, Nike. To co jest najlepsze, nie? Moim zdaniem. Dresy, najbardziej dresy. Lubię dresy, nie lubię skejtowskich ciuchów. Takich skejtów, jak widzę na ulicy, to zajebałbym takiego. No, bierze się kamień, kamieniem go wiapę, on pada i się go kopie. Wtedy on nie ma twardego, żeby on nie upadł.
On upadnie, a wtedy ja już się nim dobrze zajmę. Pan już to nie stanie. Znaczy ktoś nam powiedział, że będzie miał pieniądze, będzie tu i w tym samym i tym czasie, nie? Tam poszliśmy go trzepnąć, no i tam wiadomo, nie? Kumpel go rzucił na krawat, on wyjął giwerę i wycelował do kumpla. No i było widać, że to dziewiątka, bo wiadomo, że straszaka takie te rzeczy się odróżnia, nie? Była dziewiątka, było widać, no to trochę tam strachu było, nie? No ale po chwili tak jakoś chwila nieuwagi, bo jak tak celował z tą giwerą, nie? Celował z tą giwerą, jakoś się przestał orientować, nie? Widać, że mu się ta ręka trzęsła. Przestał się orientować i wyłapał strzała od mojego ziomka, nie? No to ten pistolet mu wypadł, ale myśmy go przekopali, skryliśmy go. A kiedyś mieliśmy taką sytuację, że nawet strzelali do nas. Wtedy to powiem, że zesrany byłem, kur. No to miałem taki przypadek właśnie, że szliśmy za facetem, który wyciągał pieniądze, ja z kolegą, na targu wyciągał pieniądze, tam miał ponad 30 milionów i mówi, chodźcie. I chciał się z nami bić w ogóle, no to my go tam mówimy, no chodź tu w podwórko. Ale on był mądry i szedł sobie w bloki, no to my go tam poczekaliśmy, jak wejdzie w bloki, nikogo nie było i ja doszłem i go tam trafiłem parę razy i on zaczął krzyczeć ratunku policja, no to kolega go wziął, trafił z tyłu z buta, on padł na trawę, doszliśmy w dwóch, zaczęliśmy go kopać, on zemdlał, pieniądze wyjąłem mu z kieszeni, jeszcze te pieniądze się rozsypały, tak, bo to było po 100 zł prawie samo, no wtedy w tym momencie się obudził, zaczął głośno krzyczeć, wyszli ludzie z tego, z balkonu, no to ja doszłem, go z kolana trafiłem i padł już, zemdlał i leżał z pół godziny. Pieniądze pozbierałem, poszłem. Szanujecie swoich rodziców? Mhm. Tak? A jakie jest czwarte przykazanie? Czcigaj to swojego matkę swoją. Co znaczy to słowo? Żebym ją szanował, nie wiem. Żeby nie chcę ona dała nam życie. Żeby nie wyciekać się. No tak, rozwiedli się. Jakby się na przykład rozwiedli. No i nie widziałem jakiegoś urodzenia, no to nie znam go, to co będę go szanował. Słuchaj, no nie znasz go, to już jest powód do tego, żeby go od razu nie szanować. No tak, bo jakby był w porządku, to by nie zostawił. No ale nie wiesz, jakie okoliczności spowodowały, że on... No wiem. No bo pił. Jeszcze wiesz, jeżeli on żyje, ty żyjesz, to jeszcze przed wami wiele sytuacji. Ja nie wiem, czy on żyje, czy nie. Mam tylko mamę, bo ojciec, no, nie żyje już 14 lat, bo... Ja byłem mały, miałem 2 lata, no to wpadł do studni. Tak jakby się opił, siadł na deskach i wpadł, ona była bez wody i tak się skończyło. Mam mamę, siostrę i brata. Jakoś tam żyłem sobie spokojnie. No i bardzo szanuję swoich rodziców, mamę i tatę. Nie dałbym krzywdy im zrobić. Jeżeli ktoś zrobi krzywdę, to od razu toporek albo coś w ruch idzie kosa i nie dam zrobić. Raz miałem przypadek, że tam pobili mi ojca pod sklepem, bo był trochę wypity, wracał tam z roboty, no to przyszedł do domu, zobaczyłem go, to się zdenerwowałem. Ja byłem akurat z kolegami, to poszłem w miasto i stał ten akurat, tam ojca pobił. No to wzięliśmy go, wciągliśmy go tam w podwórko do kolegi i tam dostał przekopane letko, no to leżał, ponad 2,5 godziny zemdlał, leżał. Pogotowie go zabrało, tam miał szczękę złamaną, tam żebra połamane i rękę wybitą z barku. No bo nie dam rodzicom zrobić, tak? W każdym przypadku jest, że każdy za rodzicami idzie. Jeżeli coś by się stało matce, to toporek biorę i idę. Boję się, że umrze mi matka, tego się boję najbardziej, bo bez niej będzie źle, tragicznie będzie źle bez mojej matki. Matka. Tak, słucham. Mama? No. No, cześć. Cześć. Była Dorota dzisiaj w tym sędzie? Nie wiem, wiesz co się z nią dzieje, człowieku. Ona tam zasiedzi u Konrada i chla. Przecież Paulina, zobacz, siedzi dzieciak ze mną. Ona praca nad ranem, kurwa, zakołowana. Gdzie tata? Co? W drodze. Mi się była ta jakaś Kinga. No. Znowu, ona list do ciebie jakś napisała. Powiedziała, że dlaczego jej nie odpisujesz? Odpisz jej, no co masz tam robić? Bo ona powiedziała, że ten, bo ona chciała jechać, ja mówię, że teraz to nie za bardzo. A do ta 16 przyjedzie z tatą? Tak. A jeżeli nie, no to tata, bo ja wiem, co ona teraz widzisz. Czy się jej kurwy śle? A ona się za... wiesz z kim tam? Nie. Z Michałkiem, z twoim minikiem. A piąte jakie jest? Zabijaj. Piąte jest nie zabijaj. Ty byś zabił? Ja nie wiem, czy bym zabił.
Zabiłbyś? Ja bym mówił, taka podziała, to nadamy. A jest taka sytuacja, która taką, takie zachowanie by usprawiedliwiła? Nie, Michał, poczekaj, jak Michał? Ale czy to jest tak, że tylko do tego przykazanie zobowiązuje? Nie zabijaj, nie odbierz komuś życia. Czy nie ma też takiej woli zabijania? Nie bić nikogo też. Ona zwraca się na nim. O, na przykład. Nie robić krzywdy. Nikomu. Nie robić krzywdy. Zachowujemy to przykazanie? Nie. Jest taki tu chłopak taki, wyrwał babci torebkę, babcia nie wytrzymała, ten i zawał dostała serca i padła, i za głowę jest. No to, że babci wyrwał torebkę i babka padła, nie wytrzymała i pikawa i nie żyje. I nie wiadomo, jaki wyrok dostanie za taką babcię. Dostanie ciarę, to się załamie chłopak. Byliśmy pijani. To było wakacje. Tam spotkałem się z kolegami, trochę wypiliśmy, trochę narkotyków. No i poszliśmy do takich starszych facetów, takiego domu. Tam zaczęliśmy z nimi pić. No i coś tam... Któryś zaczął bójkę, nie pamiętam dokładnie. No i zaczęliśmy tam ich bić nogami od krzeseł, tam różnymi. I no i na skutek tego jeden z nich zmarł. Poszło już, że komu może pieniądze odebrać. I no nie chciał oddać, no to dostał parę razy tam. A że się za bardzo bulwersował, no to musiał trochę bardziej dostać. No i a za bardzo dostał tam, wyleźł, mu zgumiał i czaszkę pękniętą. I umarł tam. Dopiero dowiedziałem się, że umarł, kiedy po święta się dowiedziałem, bo to wszystko się działo. W dzień Wigilii 24 się to wszystko działo, to pobicie. Weszliśmy tam i pierwszego z tego, pierwszego faceta, który był z mopy, zaczęliśmy bić, a później kolega wziął słoik i kazał mu się uśmiechnąć i go z tym słoikiem trzasł w ryj. Później talerzem dostał, tak miał tutaj rozcięty taki, jakiego sznita miał. Później go biliśmy takimi kołkami. W jednym tym kołku był gwóźdź i tam jakieś dziury miał później. W głowie, w nogach. Rękę mu złamaliśmy, o tutaj tak, przedramieniu. To chyba się działo tam, ze 3 godziny takich biliśmy. Wyszliśmy tam, oni złapali, jeden ten facet złapał jednego naszego kolegę, co tam byliśmy we trzech. Zaczął go bić, to my tego faceta zaczęliśmy bić. Wzięliśmy kołki różne, butelki, wszystko. A nawet sam nie wiem, po co tam poszliśmy. Piąte było, teraz szóste. Nie cudzołóż. To żeby, nie wiem, żeby nie zdradzać żony. Żeby nie zdradzać żony. Żeby nie zdradzać żony. To będzie jeszcze dalej, ale żeby nie pożądać też cudzej żony. Słusznie. Słuchajcie, rozmawialiśmy już kiedyś tutaj i było mówione w ten sposób, że ja to bym tak nie zrobił, ale gdyby ktoś zrobił, to bym tego nie przyjął. Ale ja przestrzegam tego przykazania, czyli ja tak nie postąpię, nie złamię tego przykazania, prawda? Nie mówimy w tym momencie ja ksiądz, tylko ja chrześcijanin, w ten sposób. Przykazanie zobowiązuje tak samo mnie, jak i was, nie? Miała napisać do mnie, była na komendzie, płakała silnie, a teraz ani listu, ani nic. Znalazłem jakiegoś frajera sobie i proste, jakimś jest teraz ubłem. Ale wyjdę to i łba przetrącę, ją przetrącę. Skład się właśnie, pójdzie się składem i już. Klient przez okno wyskoczy, a ją za kołtuny i załatwi się tą sprawę. Dziewczyny, mam swoją dziewczynę, którą kocham. Jest fajna, naprawdę fajna, super, przyjeżdża do mnie, odwiedza mnie tu, zdjęcia mam. Przysyła mi zdjęcia, listy pisze do mnie na okrągło. Najwięcej listów mam od niej i od mojej mamusi, ale od niej mam najwięcej listów. Wiem, że mnie nie zdradza, bo chłopaki ją pilnują na wolności. Jest po prostu super dziewczyna. Wszędzie ona można powiedzieć, że ona i moja matka mają największy wpływ na mnie na tej planecie. Masz dziewczynę? Nie mam. A chciałbyś mieć? Chciałbyś, to tak z głębi rzeczy to bym chciał mieć. Ale mam takie towarzystwo, że lepiej, żebym jej nie miał, bo to narkomani prawie sami.
dziewczyną po marihuanie, to się cały czas śmieje, nie? Jest taki klimacik elegancki, siedzimy sobie w kilku. Wiesz, czego się pośmiać. Całkiem inaczej niż tak jak normalnie, o tak jak teraz, jak przede życie. Nie interesuje mnie nic w ogóle, co jest w okolicy, tylko żeby się pośmiać jakieś. W ogóle wszystko inaczej widzę, lepiej mi się świat przedstawia i dlatego tak może marihuany. Po spidzie znowu jestem wygadany, nie mogę przestać rozmawiać. Też tak wszystko w ruchu, cały czas w ruchu, a to tutaj bym poszedł, tam bym poszedł, to tamto. A po czym? Po kraku? To znowu po kokainie. A to znowu siły się trochę ma, się siedzi taki elegancko. Heroinę raz spróbowałem, ale to żygałem, to mi nie podchodziła w ogóle. No ją odstawić na bok. Nie interesują mnie takie rzeczy, ale tak to poza tym, to z narkotyków i tak nie zrezygnuję, nie? Ile bym miał nie siedzieć, to i tak nie zrezygnuję. No jak się w kanał dają, to taki to już na straty, tak jak mówiłem. On już raz se da, to i se da drugi. Bo on da se w żyłę i on będzie chodził otumiony cały dzień i jemu się to spodoba. Jak se raz da, to i drugi, a jak drugi, to i trzeci. I ile? Pół roku porobi, tak? Nie, już nie będzie miał sobie gdzie wbijać, to będzie się wbijał w nogi, tam gdzie są żyły, później nie wiem gdzie. I żyły mu się popalą i kaput. Już nie wyjdzie, bo mu żyły się popalą, nie będzie miał gdzie ten se dawać i gdzie? Pół roku w żyły se dają i nie żyje, i umierają, no co to? Już to żyły od razu wszystkie wypalają. Żył się w ogóle nie ma, sinę się robi. A od palenia się nie umiera? Nie. Znaczy jak się pali? Umiera się. Znaczy zależy to ile pali. Heroina bardzo wysusza organizm. Bardzo się chudym jest. Wysusza bardzo. Jak się na przykład ja paliłem 3 lata, dzień w dzień, tak nieraz. Zależy. Tak jak pan mówi, no to teraz ważę 52, jak przyjechałem tu, to ważyłem 34. To było... Teraz mnie nie kradnij. Nie kradnij będzie siódme. Nie kradnij. Tak, i po tym przekazaniu dam każdy. Co każdy wie? Że złodziejstwa nic nie osiągniesz. Tak, kto tego przestrzega? To? Osiągniesz złodziejstwa, no. Kraty. Kraty osiągniesz przez takie coś. O. Dobrze, jak to siedzi za darmo. Zamiast z rodziną to... Słuchaj, no to... Pół. Na sędzina tak samo łamie przykazania. No to sędzina, bo na przykład były takie przypadki, że ktoś na przykład w łapę, łapówkę. Łapówkę no i wychodzi, no i... Czy ty chcesz być sędzią dla tej sędziny? Nie. Nie chcesz być, nie? Patrz. I on będzie Pan Bóg sądził z wierności temu przykazaniu, a ciebie będzie... Tak. Pan Bóg jest sprawiedliwy, wiesz. I każdy... Zostaw sąd Panu Bogu. Ty zostaw sąd Panu Bogu, ty pracuj nad sobą, żebyś ty mógł to osiągnąć zbawienie. Taka. Taka sytuacja, pierwsze upatrzyło taką babę, co chodzi, taką kobietę, co chodzi, wychodzi z banku, już po pracy, co ma dużo pieniędzy w torbie. Idzie szło za nią, szło się za nią i w pewnym momencie, 50 minut się szło za nią i w pewnym momencie się podbiegało i się wyrywało torebkę, się uciekało. A jej się uciekało do takiego miejsca, gdzie nikt nikogo nie znajdzie i się tam wyciągało te pieniądze i się przeliczało i się brało do domu. Jak telefon komórkowy był, też się brało i się go sprzedawało na drugi dzień. A ile najwięcej wyrwałeś? 1700 zł było w torebce, a tak to po 600-700 zł codziennie było. W każdej jednej torebce, oprócz tej jednej, co mi się zdarzyło, to było po 600, po 700 zł, po 800. Różne sumy było. Na przystanku patrzymy, stoi jakiś chłopaczek, wyglądam na 19-18 lat, nie? Dochodzimy na ten przystanek. No i oczywiście tam nie, skąd jesteś, co, jak, nie, ile masz pieniędzy, nie? On mówi, a mówi, idźcie stąd, bo zaraz coś wyjmę, nie? A wie, co wyjmiesz, giwerę? I chłopaki zaczęli się mrechtać, nie? On mówi, nie. A mówię, to co wyjmiesz, nie? Mówię, nóż, nie wiem, co wyjmiesz, nie? Mówię, bata jakiegoś, nie, do niego. A on mówi, wyjął tą legitymację policyjną, nie? No się nikt nie przestraszył, nie? No to mówię, dawaj pieniądze, bo zarobisz w japę, nie? Normalnie do niego, no co się będziemy psa jakiegoś bali, nie? On mówi, a wyjmę telefon i wyjął telefon i chciał dzwonić na psy. No to cap mu ziomek ten telefon, nie? Pyk.
tam zaczął krzyczeć, nie, coś tam. Mówiłem, że z policji ci nas znajdzie, nie, no to kurde, tym bardziej, że psów nie robimy, to tak go przekopaliśmy, skurwysyna wtedy, pamiętam, go kopałem. Lubię, dziesiąty, to lubię najbardziej. Nie lubię policji i już, no. Ich, dla mnie policja nie istnieje. Ich powinno nie być. Wtedy dobrze by się żyło, jakby policji nie było. Bo już widzę policję, to od razu mnie energia taka, żeby mi wszystkich, jakbym miał taką siłę, to bym wszystkich powybijał. Już wiesz, że to jest niemożliwe, żeby bez policji. Dlaczego? No jak się wyobrażasz świat bez policji? No bardzo dobrze. No wtedy można by było sobie chodzić wszędzie wchodzić. A jak jest policja, to trzeba troszkę uważać. Jak się kogoś dziesiątuje, to żeby ktoś nie widział. A policji by nie było, pierwszego lepszego w tubę można by było walić. I już, i by się, miało by się pieniądze, zawsze. A jak jest policja, trzeba uważać na policję, czy nie jadą, czy przypał, czy nie przypał. A jak nie ma policji, by nie było, to pierwszego lepszego by się uwaliło i by się miało pieniądze. Moja wina. Moja bardzo wielka wina, przedobalam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Marcinie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Amen. Pokój z Tobą. Z Duchem Twoim. Piotrze, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Piotrze, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Zaśpiewamy Duchu Święty, przyjdź. Albinie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Duchu Święty, przyjdź. Nie wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Nieraz nawet tak usiądę, to sobie myślę, mówię, czy mnie Bóg weźmie do tego nieba. To nawet na tej mszy nieraz tak myślę, to takie dreszcze mnie aż przechodzą, ale nie liczę na niebo, od razu już mogę powiedzieć, że nie liczę na niebo, chyba nie zasłużyłem. To co cię czeka, jak myślisz? Piekło. Zakręcę tam szatana i zacznę rządzić.